pozdrawiam wszystkich uczestników sympozjum i dziękuję Zgromadzeniu Świętej Rodziny, prowincjałowi, rektorowi, księdzu dziekanowi za to, że po raz kolejny już podejmują zgodnie z charyzmatem także tego zgromadzenia i tego miejsca temat rodziny. Jak wiemy, tegoroczny temat to towarzyszenie małżeństwu i rodzinie. Program tego sympozjum jest znany, rozpisany bardzo szczegółowo. Różne, również bardzo szczegółowe zagadnienia tam się znajdują, które będą rozważane. Jeżeli jednak rozpoczynamy to sympozjum od mszy świętej, to rozpoczynamy je oczywiście z przekonaniem, że potrzeba nam tej obecności Bożej, obecności Ducha Świętego, potrzeba nam modlitwy i potrzeba nam także wskazań, które przynosi nam ze sobą Słowo Boże. Właśnie do tego, aby podejść do tych wszystkich zagadnień. Homilia nie jest trudnym wykładem i nie powinna nim być, ale właśnie wprowadzeniem w to, w czym chcemy uczestniczyć. Tak się składa, jak żeśmy przed chwilą usłyszeli w Słowie Bożym, że dostajemy bardzo wyraźne wskazówki dotyczące właśnie towarzyszenia, także małżeństwa i rodziny. Mamy najpierw obraz potoku, a właściwie jego zakończenia. To, co może nas wprawić pewne zdumienie albo nawet zaciekawienie, to to, że zarówno motyw potoku, jego rozpoczęcia i jego zakończenia jest taki sam. To znaczy słabość ludzka albo grzech człowieka. Jak słyszymy, Pan Bóg jest przekonany, że to nic nie da. Że natura jest taka, że ten potok niczego nie zmieni, w związku z tym trzeba go zakończyć. Można by powiedzieć, że Pan Bóg przekonał się, że potokiem niczego nie dokona i dlatego więcej potoków już w dziejach świata do tej pory nie było. To, co jeszcze bardziej nas uderza w związku z tym, że w samym Bogu kara i miłosierdzie są tak blisko siebie, czego właśnie doświadczamy przez obraz potoku, dzisiaj usłyszamy. W ten sposób jesteśmy wprowadzani do dzisiejszej Ewangelii, do sceny, w której Chrystus przywraca wzrok ślepemu. Trzeba pamiętać o kontekście tego wydarzenia poprzedzającym. To jest drugie rozmnożenie chleba i później wyrzut, jaki Chrystus czyni uczniom, że mają oczy, a nie widzą. Mają oczy, a nie widzą. Doskonale wiemy, co oznacza sytuacja człowieka, który nie widzi. Oczywiście, że to, co żeśmy usłyszeli, odnosimy zarówno do ślepoty fizycznej, jak i ślepoty duchowej. W tym znaczeniu więc także te rozważania, które będziemy tutaj podejmować dzisiaj i jutro, mają służyć otwarciu oczu. Inaczej mówiąc, trzeba chodzi o to, aby widzieć i rozumieć. Te dwie rzeczy są ze sobą bardzo związane. Widzieć i rozumieć. Widzieć i rozumieć to, co dotyczy małżeństwa i rodziny, jeśli chce się im towarzyszyć. Dzisiaj bardzo często się mówi, pewnie słusznie, że małżeństwo i rodzina znajdują się w ogromnym kryzysie. Z jednej strony wewnętrznym, przez to, że bardzo wielu ludzi, mówimy teraz o ludziach wierzących, ochrzczonych, katolikach, nie do końca rozumie w ogóle, na czym polega małżeństwo chrześcijańskie. Ale także zewnętrznie ta rzeczywistość małżeństwa i rodziny jest w sposób bardzo systematyczny, bym powiedział, podgryzany przez ideologię, zwłaszcza wszystkie te, które mają w sobie
marksizm czy neomarksizm, które są tak obecne dzisiaj w wielkim natarciu w Europie i w Ameryce Północnej. Chodzi o to, aby ten fundament tożsamości człowieka, jego życia we wspólnocie zburzyć całkowicie. Jest to więc czas bardzo trudny i wymagający. To, co może nam przynieść pocieszenie, to znowu odniesienie do Słowa Bożego dzisiejszego, w którym słyszymy, że ta czas potopu był czasem ograniczonym czasowo, nie tylko wiecznym. Zaczął się i skończył się. I podobnie ten człowiek, który przyszedł, czy został przeprowadzony do Chrystusa, ślepy, również był człowiekiem, który kiedyś widział. Nie był niewidomym od urodzenia. Kiedyś widział, bo słyszymy, że po pierwszym etapie uzdrowienia rozpoznaje jakby drzewa, a więc wie, co widzi i nie jest mu to obce. Oznacza więc to także, że również w dziejach życia Kościoła i świata te czasy trudne i ciemne są czasem przejściowym. Nie oznacza to jednak, że w tym czasie nie mamy nic robić. Mamy się modlić, wzywać Bożej pomocy i czynić to, co możemy po ludzku dla zmiany tej sytuacji. W tym znaczeniu także otwieranie oczu i rozumienie tego, czym jest małżeństwo i rodzina, jest dzisiaj zadaniem, powiedziałbym, właściwie najważniejszym, gdyż te pojęcia są także bardzo mocno rozmyte. Co nam więc mówi ten fragment Ewangelii? Czego nas uczy w odniesieniu do towarzyszenia? Otóż widzimy najpierw, że człowiek ślepy, niewidzący jest przyprowadzony przez innych do Chrystusa. A więc potrzebna jest pomoc kogoś zewnętrznego. Taki człowiek, który nie widzi fizycznie czy duchowo, nie odnajdzie drogi. Jest skazany na innych w jakimś sensie. Żeby mu pomogli przejrzeć, zobaczyć, wrócić do życia, zobaczyć rzeczy takimi, jakimi są. I to jest pierwsza rzecz, która jest dla nas wskazówką w naszych rozważaniach. Dalej mamy taki mały fragment, bardzo wymowny, że Chrystus dotyka tego człowieka, a więc nawiązuje z nim kontakt osobisty. Nie jest dla niego kimś zewnętrznym, chorym, jakimś przypadkiem. Chce mieć więź z nim, także przez to, że dotyka jego dłoni. Kolejna więc wskazówka, która mówi nam o tym, że trzeba, jeśli chce się mówić o małżeństwie i rodzinie, trzeba mieć doświadczenie albo tego życia, albo życia rodzin i małżeństw dzisiaj współczesnych i odpowiadać na pytania, które one stawiają, a nie na pytania, które chcielibyśmy postawić, a które mogą wynikać tylko z teoretycznych i książkowych, akademickich rozważań. Trzeba odpowiadać na te pytania, które oni w sobie niosą. To, o co oni pytają. Tego się nie da osiągnąć, jeśli się nie będzie miało właśnie tego osobistego doświadczenia i kontaktu. I później mamy uzdrowienie, które, jak widzimy, idzie etapami. Najpierw Pan Jezus zabiera tego człowieka na ubocze. Nie chce, aby wszyscy widzieli, co się dokona. Czyli nie oczekuje żadnego entuzjazmu, nie chce być żadną gwiazdą i nie chce szokować. Znowu wskazówka dla naszego życia, tak bardzo dzisiaj, bym powiedział, przesiąkniętego tym wszystkim, co przynoszą ze sobą współczesne media i także temu, czemu niekiedy poddają się ludzie Kościoła, i duchowni, i świeccy, i biskupi, którzy szukają raczej sensacji, zaszokowania swoimi poglądami, znalezienia jakiejś pochwały, zdziwienia tym, co mówią, bycia, bym powiedział, na pierwszym miejscu oglądalności z racji tego, co nauczamy. Nie oznacza to, że wszystko, co mówią, jest niewłaściwe. Ale bywa często, że jest nie do końca przemyślane i niepotrzebnie szokujące. To jest kolejna wskazówka, jaką Chrystus daje. Odejść na bok, pracować w ciszy,
pracować w ten sposób, aby nie na sobie koncentrować wzrok, tylko na sprawie, której się służy. Uzdrowienie tego człowieka następuje, jak widzimy, w etapach, nie od razu. Doskonale znamy różne sceny uzdrowienia w Ewangelii, kiedy Pan Jezus natychmiast uzdrawia. Tutaj tak nie jest. Idzie to etapami. Mówi więc nam o tym także, że nasza droga, także to towarzyszenie, małżeństwu i rodzinie, moglibyśmy powiedzieć, uzdrawianie, spojrzenie na małżeństwo i rodzinę. Pragnienie tego, aby ludzie, którzy powinni wiedzieć, czym jest to małżeństwo i rodzina, na nowo to odkryli, wymaga czasu i wymaga cierpliwości. To jest długi niekiedy proces. Tak jest rzeczywiście, że akurat w odniesieniu do prawd związanych z małżeństwem, rodziną, z całą sferą seksualną, to, co naucza Kościół katolicki, jest wymagające, ale jest też prawdą, że skutki, bym powiedział, pozytywne, dostrzega się z czasem, wcale nie od razu. Stąd także między innymi fakt wielkiego czy jakiegoś w ogóle pewnego buntu wobec tych wymagań, zwłaszcza u ludzi młodych, gdyż oczywiście nie mają żadnej perspektywy czasowej, a dzisiaj wszyscy chcą osiągnąć wszystko zaraz, natychmiast i tak, jak sobie tego życzą. I ostatni element tego towarzyszenia to jest sytuacja, w której Pan Jezus wyprawia tego człowieka samodzielnie. Idź, mówi. Idź, jesteś uzdrowiony. I do tego zmierza także towarzyszenie małżeństwu i rodziny. Uzdrowić i posłać, aby potrafili sobie nie tylko radzić w dzisiejszym świecie, ale także, aby przez swoją postawę i swoje życie przede wszystkim byli, powiedziałbym, głosicielami Ewangelii rodziny w świecie. Dobrze wiemy, że Ewangelia nie zawiera żadnego przekazu systematycznego dotyczącego małżeństwa czy rodziny, ale zawiera coś więcej. Zawiera czytelny obraz Boga, który żyje w rodzinie ludzkiej. Nie potrzeba nic więcej. Można powiedzieć, że przemawia doświadczeniem, przemawia świadectwem. Nie słowem, nie nauczaniem, ale świadectwem. W takiej rodzinie Chrystus wzrasta, uczy się, dojrzewa, nabiera także doświadczenia religijnego przez modlitwę, pielgrzymowanie, przez nauczanie i słuchanie tego, co jest przekazem wiary dla jego wspólnoty. Moglibyśmy powiedzieć, że w sposób naturalny Maryja i Józef przygotowują i wychowują małego Jezusa do samodzielności. I o to właśnie chodzi, aby nade wszystko ten przykład, doświadczenie rodzin chrześcijańskich przynosiło swój owoc w ten sposób, że ta Ewangelia rodziny i Ewangelia w ogóle będzie się rozszerzała. O to się dzisiaj modlimy, o wierność tym zasadom, o gotowość do nawrócenia małżeństw i rodzin. Modlimy się także o wytrwałość wobec niewątpliwych ataków, których na rodzinę i małżeństwo dzisiaj doświadczamy. Prosimy o wstawiennictwo świętej rodziny. Amen.